przed Dźwiżynem mamy jeszcze Rogowo, no i tutaj też dosyć spory parking. Jak zauważyliście, bezpłatny, nie ma żadnych zakusów, żeby go płatnym zrobić. Tam wcześniej, gdzieś tutaj, był kiedyś taki też zaznaczony na mapie postój właśnie na dziko, ale tam jest też znak i zablokowany wyjazd, nie wiem, czy to czasowe, czy na stałe, ale tutaj zobaczcie, myślę, że spokojnie kilka kamperków, czy też przyczep, które są dostosowane do mieszkania na dziko, może spokojnie stanąć. No a my co? Zapinamy pasy i ruszamy dalej. Miejscóweczka przed Dźwiżynem nieaktualna. Tam wielki znak teren prywatny i widać, że są już jakieś roboty, więc prawdopodobnie i tam powstanie jakiś wielki apartamentowiec po drodze, choćby właśnie Rogowo Pearl czy jakieś tam inne wielkie budowle już praktycznie na ukończeniu, a tu przypuszczam, że jakaś kolejna inwestycja, która lada moment się rozpocznie, bo widać dużo piachu, dużo maszyn. No i niestety kolejna miejscówka, która odpada, ale my zmierzamy ku słońcu i ku przygodom. Ulica Klonowa w Dźwiżynie. Zobaczcie, jakie połacia terenu przy boisku. Spokojnie może stanąć tutaj cała masa kamperków. Nie ma żadnego znaku, że jakoby miały być wprowadzone jakieś opłaty, więc pozostaje mnie Was tutaj zaprosić. Jeśli macie ochotę na dziko spędzić czas w Dźwiżynie, to na tej ulicy jest ku temu idealna sposobność. To co? Przejedziemy sobie tą ulicę i my będziemy kontynuować naszą podróż. Kolejna miejscówka jest pomiędzy Dźwiżynem a Grzybowem. Kiedyś jak jechaliśmy tutaj w okresie zimowym, widzieliśmy ten parking i stanęliśmy na nim. Jest bardzo fajny. Zresztą zobaczcie sami. Mnóstwo miejsca na przyczepy, kampery, osobówki, co kto woli, co kto chce. I tu chyba dzisiaj zostaniemy, ale jeszcze zabiorę Was do Kołobrzegu, bo musimy zrobić dzisiaj najlepiej pranie, żeby sobie to tutaj porozwieszać, wtedy nie będziemy musieli ogarniać jeszcze suszenia. To zawsze jakaś oszczędność w podróżowaniu, no bo pralki na pokładzie naszym nie mamy. No, to tak sobie zobaczcie, ile tutaj tych aut jeszcze przed sezonem, przypominam, stoi. No i co? Bądźcie razem z nami na kanale i poszukujcie dzikich miejscówek nad Bałtykiem. Czas ruszać do obowiązków, poza oczywiście pracą, poza kanałem Hit Planeta. Musimy ogarniać to, co trzeba w przyczepie. Dzisiaj, skoro jesteśmy już koło brzegu, wjedziemy sobie do pralni samoobsługowej. Tam Was zaproszę. Zobaczymy, jakie są aktualnie ceny, jak wygląda czas prania i co ewentualnie trzeba mieć ze sobą. No i później zrobimy jakieś zakupy, zjemy sobie obiado, kolację pewnie, bo już będzie po południu. No i wybierzemy się na plażę, zobaczyć, jak tutaj ona wygląda koło tego parkingu, bo tutaj na pewno spędzimy dzisiejszą noc, a gdzie spędzimy ją jutro, nikt tego nie wie, bo będziemy dzikich miejscówek znowu szukać. No to jesteśmy na pralni, wchodzimy do środka. Już prania wstawiłem, tak to wygląda. Wrzucamy pranko, płacimy, wybieramy program, 37 minut, tyle będzie się prało. A tak wygląda aktualny cennik za pralkę 9 albo 11 kg. Mamy jeszcze 16, no i suszenie. Jest jakaś karta lojalnościowa, ale trzeba za nią stówkę zapłacić, więc na razie w naszym przypadku to jest ekonomicznie nieuzasadnione. A ja usiądę sobie tutaj i czekając wrzucę Wam kolejny film.
zostawiamy nasz domek i idziemy się przejść po obiadku, gdzie było bardzo smacznie. Zielone pesto z cukinią, suszonymi pomidorami, oliwkami, papryka. Także, że tak powiem, brzuszki są napełnione. A teraz trzeba się troszeczkę poruszać, no bo jednak cały dzień najpierw w samochodzie w poszukiwaniu fajnych miejscówek, później pranie, montowanie. A teraz już czas na odpoczywanie, a mamy godzinę 18.40. Cofniemy się do Dźwiżyna i tam pójdziemy sobie jeszcze na jakieś może drobne zakupy albo weźmiemy sobie jakieś lody, żeby umilić sobie ten czas tutaj nad polskim morzem. A teraz już zmierzamy właśnie, żeby zobaczyć, jak wygląda plaża i wy też będziecie mogli się o tym spokojnie przekonać. Słychać już szum. Nie wiem, czy wy go słyszycie, ale ja go słyszę. Piękna ścieżka w lesie. Byle tylko nie złapać żadnego kleszcza. Prezentuje się plaża pomiędzy Dźwiżynem a Grzybowem. Bardzo przyzwoicie. Zobaczymy jeszcze, czy w wodzie jest ładny piaseczek, tak jak byliśmy ostatnio na plaży. Czy są może te brzydkie kamloty. Ale bardzo fajnie. Idealnie, żeby się przejść, pospacerować. Nic dodać, nic ująć. Nie, bardzo ładne wejście do wody. Kamieni nie widać. No więc co? My sobie teraz pospacerujemy, a wy pooglądajcie. Się znaleźć zupełnie darmowe miejsce do odpoczynku w czasie spaceru po plaży. Powiem wam, że bardzo fajne, to nigdy w tym nie siedziałem, a jest tak, no właśnie chcieliśmy zauważyć, że w ogóle nie wieje, to jest mega, no wygodnie, tutaj są jeszcze takie pufki pod nogami, zobaczcie, ja tu możecie sobie taką pufeczkę wystawić, jak bardzo byście chcieli. Bardzo fajnie, naprawdę. Ciekawe w ogóle, ile to kosztuje w sezonie. Nie wiem, ile trzeba zapłacić za na przykład cały dzień, kiedy sobie to wynajmujemy. Ale sobie muszę powiedzieć... Planeczkę. A, widzicie, i tutaj drineczek albo piwko wchodzi jak nic. Ha, a ja nie mam. Siadajcie po lewej, bo tutaj jest podstawka pod browara, a z prawej niestety trzeba będzie trzymać w ręku. Ale fajne, naprawdę fajne. Mogę polecić, także zostawiam was jeszcze w objęciach plaży, słońca i tych leżaczków. Schodzimy z plaży. Możecie sobie zobaczyć, jakie są ceny za najem leżaków. 3 dyszki za biały, 2 dyszki za drewniany, dla dzieci 10. Tak to wygląda,
jakiś hotel, resort and spa Havet. No a my już wchodzimy do Dźwiżyna, bo do plaży w Dźwiżynie nie doszliśmy. Tutaj o wiele więcej kamieni, muszę powiedzieć, niż tam, gdzie my wchodziliśmy koło tego Grzybowa. I wąsko, naprawdę wąsko. Ciekawe, jak w sezonie ludzie tutaj sobie radzą, kiedy pospolici Janusze odgradzają się po 20-30 metrów i wtedy jeszcze tej plaży mniej zostaje. No ale takie to już uroki Bałtyku. Kto tutaj był na wakacjach, ten dobrze o tym wie, więc tego powtarzać nie trzeba. No ale zejście już takie przyjazne. Ładnie tutaj drewno. Płotek, żeby nie niszczyć tych wydm. Choć tam dalej, jak szliśmy, to sporo już jest podmytych drzew. Samo miejsce bardzo ładne. Zmierzamy do sklepu. No i później spacerkiem będziemy sobie dalej wracać. A tutaj jeszcze, zobaczcie, na balkoniku. Tam w oddali można sobie posiedzieć. Fajne miejsce. Czekajcie, bo mi telefon dzwoni. Boisko do siatkówki. Super sprawa. Bardzo ładnie to wygląda. No i jeszcze przed Wami taka fajna promenada. I tutaj mamy różne znaki. 272 km do Helu, czyli tyle jeszcze drogi przed nami. No to, moi drodzy, zakupy zrobione. Jak idziemy, to się śmiejemy, bo naprawdę wygląda to przekomicznie, ale muszę tutaj poprawić, bo jak widzicie, pospadało pranie, więc szybko idę zostawić zakupki. Spacerek udany, łącznie możecie zobaczyć, nie wiem czy widać, 14 800 kroków dzisiaj. Spoczko. Do zobaczenia. Wykorzystuję jeszcze lampkę z GoPro, bo świeci naprawdę fajnie. Na zegarku, którą to my już mamy godzinę, bo tak zlatuje ten czas, że 22:50, czyli jak widzicie, późno. Można powiedzieć, że kończymy na dzisiaj pracę, nagrywanie i różne inne tego typu rzeczy. Zabieram jeszcze wodę, pranie, jak widzicie, cały czas się suszy. Zostawiamy je do jutra. Miejmy nadzieję, że nikt nam go nie podprowadzi. No a co? Ja już kończę ten dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony kolejny dzień. No i widzimy się już jutro z samego rana. Mówię Wam dobranoc.